Cieszymy się, że przybyliście Państwo tak licznie na spotkanie edukacyjne zorganizowane przez członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej oraz Urząd Miejski w Zagórowie. Konferencję poprowadzą dla Państwa Dariusz Nowicki, wiceprezes TPZZ oraz Ewelina Szymigalska, sekretarz TPZZ. Szanowni Państwo, zanim przybliżymy ideę konferencji, powitamy gości i spisywać wspomnienia o miejscowych wyznawcach religii mojżeszowej, a także publikować o nich artykuły w lokalnej prasie, był świętej pamięci nauczyciel historii i regionalista, pan Bogdan Grząkowski. To on nawiązał ponad 5 lat temu kontakt z panem Leonem Jedwabem i otrzymał cenne przedwojenne fotografie. Mamy nadzieję, że świętej pamięci pan Bogdan Grząkowski cieszy się z dzisiejszej konferencji. Szanowni Państwo, jako pierwszy prelegent wystąpi pani Barbara Wieczorek z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Pani Barbara Wieczorek koordynuje także program edukacyjny Przywróćmy Pamięć, w którym m.in. uczestniczy młodzież z Zagórowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich. Pani Barbara Wieczorek przedstawi nam życie Żydów w przedwojennym szetlu, a musimy pamiętać, że Zagórów był także takim szetlem, gdzie przed wojną żyli wspólnie Żydzi, Niemcy i Polacy. Serdecznie Panią zapraszam. Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o życie Żydów w przedwojennym szetlu, oczywiście jest wiele aspektów tego. Ja mogę sobie ten mikrofon wziąć? Tak. Strasznie w oczy. Oczywiście jest wiele aspektów życia żydowskiego w przedwojennym szczeblu. Ja postaram się zaznaczyć takie najważniejsze rzeczy, które jakby decydują o tym, że dana miejscowość można nazwać szczeblem. Tak jak wiemy, szczebl. Czyli w Jidysz, Sztetlech, małe miasteczko, jest to nazwa małego miasteczka, które jest zamieszkiwane głównie przez osoby pochodzenia żydowskiego lub w dużej części takie osoby się tam znajdują. Bardzo ważną rzeczą jest jeszcze to, że jakby wiadomo, że sztetle były głównie rozmieszczone na terenach Polski i tak zwanej strefy osiedlenia w Rosji. I strefa osiedlenia w Rosji, także jakby jasne jest, że nie było takiej miejscowości, w której nie byłoby osób, które były Polakami, które wyznawały inne religie, inne kultury. Sztetl charakteryzował się jedną ważną rzeczą, tym, że większość osób pochodzenia żydowskiego, która tam mieszkała, przejawiała wartości religijne, tak? Była hasydami na przykład, w dużej mierze właśnie zajmowała się nauką Tory, Talmudu itd., itd. Oczywiście wiadomo, że w Zagórowie większość społeczności żydowskiej była bardziej zasymilowana, były to osoby bogatsze, osoby, które nie jakby całego swojego życia nie podporządkowały tylko i wyłącznie Torze, które się zajmowały również innymi aspektami, ale jakby to jest taka standardowa rzecz, która była w każdej miejscowości, to teraz o czym powiem. Można. Po pierwsze rabin. Rabin to nie jest tak jak w religii katolickiej osoba, która jest jakby stoi pomiędzy Bogiem a nami. Rabin jest osobą, jest bardzo mądrym człowiekiem, jest to mędrzec, który jest przewodnikiem duchowym, który jest w wielu aspektach życia konieczny dla społeczności, rozwiązuje problemy, jakby sam jest takim wzorem do naśladowania. W dawnych czasach byli bardzo, bardzo natchnieni rabini, którzy mieli ogromną wiedzę i często nawet potrafili czynić cuda. Takich rabinów nazywano cadykami. Tutaj jest zdjęcie rabina Egera, którego pomnik znajduje się na cmentarzu żydowskim w Poznaniu. Rabin jest jakby również
naczelną władzą w każdej gminie żydowskiej. Rabin decyduje o tym, co się dzieje z synagogą, co się dzieje z cmentarzem żydowskim, jak przebiegają wszystkie święta itd. itd. Rozpoczęcie nowego roku, później Jom Kippur i Sukot. Można powiedzieć, że wrzesień jest bardzo świątecznym miesiącem dla Żydów. Pani Alicja Kobus, wiceprzewodnicząca Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej i przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Poznaniu, opowie nam o istocie szabatu i święta Rosh Hashana. Pani przewodnicząca, serdecznie zapraszamy. Wielce szanowni zebrani tutaj goście, jestem zaszczycona, że mogę przed wami wystąpić w tak niezwykłej scenerii, która za parę dni nas będzie otaczać, jaką jest Nowy Rok Żydowski. Chcę powiedzieć, że chylę czoła przed organizatorem tego wydarzenia, bo nie sztuką w Warszawie spotkać się, czy w Paryżu, czy w Miami, ale sztuką się spotkać tutaj, właśnie tutaj u Państwa. Proszę Państwa, szabat, jedno z najpiękniejszych świąt, które powtarza się tak, jak Bóg stworzył świat. Co tydzień od piątku, o zachodzie słońca, pustoszeją ulice, tam gdzie Żydzi żyją, gdzie mieszkają. Niknie życie tak, jakby go nie było. Wszyscy gdzieś zatrzymujemy się. Stwierdzamy, że tak naprawdę musimy odpocząć, bo tak nakazał Bóg. Pracował 6 dni, a 7 dzień dał nam na odpoczynek. I Żydzi naprawdę, chcę powiedzieć, z całą odpowiedzialnością przestrzegają tego niezwykłego dnia. Zdarza się, że są Żydzi mniej ortodoksyjni i oni uważają, że po prostu oni mają jeszcze dużo do zrobienia i tacy też się zdarzają. Ale w ogóle religia żydowska pod tym względem jest bardzo, bardzo odpowiedzialna. I ludzie, i sami musimy stwierdzić, że w tym zabieganym świecie, który my tutaj mamy, przychodzi taki moment zastanowienia się, gdzie ja biegnę, dokąd ja biegnę. Przecież ja mam w domu rodzinę, wszyscy na mnie czekają i ja chcę odpocząć z nimi. Chcę powiedzieć, że w szabat wszystko się zmienia, bo przed szabatem jest zabieganie, jest przygotowywanie wspaniałych posiłków, cudownych dań, wszystko, żeby było piękne. Ale nie zobaczycie tam mrozu. Teściowa z Tunezji, a moja kuzynka, doktor Ilona Dworek-Kuzyn, kończyła Sorbonę w Paryżu razem z mężem i wprowadzają młodą panią.
Emilkę. Ma takie piękne polskie imię. Emilka. Pan młody ma braci rabinów. Bardzo pobożna rodzina. Najciekawsze jest to, że Emilka była dziewczynką z normalnego świata, niereligijną absolutnie, bo rodzice nie są religijni. I pod wpływem teściowej stała się bardzo religijną, a jej mąż absolutnie niereligijny. Także konflikt interesów. Dziwne to, ale rzeczywistość. Chcę powiedzieć, że na ślubie nie ma zwyczaju absolutnie tańczyć pan młody z panią młodą i absolutnie goście, panowie tańczą, chłopcy osobno i dziewczyny tańczą i panie osobno. Tak w synagodze mamy podział ortodoksyjny oczywiście, mamy podział na miejsca dla panów i dla pań i dzieli ich mechica. Specjalna przegroda, taką mam w Poznaniu. Miriam Makawia, wielka pisarka, moja przyjaciółka, tu też wspaniała osobistość ze świata nauki, kultury, współpracują z ambasadą polską w Izraelu. Moja kuzynka jest przewodniczącą Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska. Piękne mają osiągnięcia przy współpracy. Są błogosławieństwa. Ja nie będę chciała przeciągać, chciałam przez moment pokazać Państwu, bo to jest troszkę dłużej, ale bym chciała pokazać też innych i gratulują Państwu młodym. Od tego momentu są już małżeństwem. Zaczyna się przyjęcie, stoły pięknie udekorowane i pani młoda i pan młody są bardzo, bardzo szczęśliwi. Także widzicie Państwo, także ja teraz tego młodego tutaj przystojnego chłopca poproszę, bo to brat mu gratuluje, panu młodemu, tak. Ja teraz proszę, chcę pokazać 64. Też rocznicę powstania państwa. Szanowni Państwo, teściowa żona, już tak mam się pana, ale to już nieważne, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, zaczniemy teraz o Żydach Zagórowskich. Kolega Jarek Buziak, który jest prezesem Towarzystwa TPZZ, ma ogromną wiedzę na temat zagórowskich Żydów. Kiedy on mówi o tych Żydach, czuje się tak, jakby ci Żydzi żyli nadal, tak, jakby naprawdę ta społeczność nadal tutaj funkcjonowała. Tak jak pan profesor Glawicki powiedział, jestem ptok, prawda? Bo ja przyleciałem do tego Zagórowa, ale kiedy Jarek opowiada o tych Żydach, o całej społeczności zagórowskiej, naprawdę wiemy, że ta mała nasza ojczyzna jest nie gorsza, a nawet lepsza niż wielkie aglomeracje i to, co się pisze w książkach. A od was, droga młodzieży, zależy od to, żebyście to szanowali, a pod przewodnictwem Łukasza także dbali o to. Jarku, zapraszam. Żołnierze niemieccy zjawili się w Zagórowie w dniu 20 września 1939 roku i bez jednego wystrzału zajęli miasto. Miejscowy Niemiec Juliusz Disterherz został z urzędu mianowany na burmistrza miasta.
który okazał się działającym w podziemiu szefem zakonspirowanej komórki NSDAP. Niemcy rozkleili w mieście dwujęzyczne plakaty z informacją o wprowadzeniu w życie praw okupanta. Dla zapewnienia spokoju publicznego wprowadzono odpowiedzialność zbiorową. Dalej. Od pierwszej chwili wkroczenia Niemców do Zagórowa rozpoczął się terror w stosunku do Żydów i Polaków. W dniu 24 września żandarmi niemieccy weszli na posesję rodziny Jedwabów, na której znajdował się hasycki sztybl, dom modlitw. Z karabinami gotowymi do strzału rozkazali Żydom odmówienie ostatniej modlitwy. Recytacja widy spowiedzi bardzo rozbawiła Niemców, którzy postanowili pozostawić w tym dniu Żydów w spokoju. Jeden z Niemców zniszczył swoje tory znajdujące się w domu modlitw. W dniu 25 września Niemcy wydali rozkaz, aby dzieci żydowskie stawiły się na rynku z łyżeczkami. Nakazali Żydom oczyszczenie zarośniętych trawą ulicy Kocich Łbów, trawy z pomiędzy ulicznych kamieni. Pracę tę wykonywały również dzieci polskie, sprowadzone na miejsce pod przymusem. Kolejnym zarządzeniem wydanym przez Niemców była rejestracja wszystkich mieszkań i domów żydowskich. Niemcy wydali również zarządzenie obowiązku noszenia przez każdego Żyda na piersi. Niemcy przystąpili do likwidacji zagórowskiego getta. W pierwszej kolejności wywiezieni zostali członkowie Rady Żydowskiej i ich rodziny. Następnie Żydom wskazano wybrać spośród siebie nową radę ze wskazanych uprzednio przez władze okupacyjne osób. Wysiedlenie nastąpiło w ten sposób, że cała ludność w grupach 50 osób została załadowana na ciężarówki. Pozwolono każdemu zabrać tylko 1 kg bagażu. Obiecano im, że ich pozostałe rzeczy zostaną później wysyłane pociągiem. Przejazd ciężarówki w obie strony trwał zaledwie 2 godziny. Żydzi, poważnie zaniepokojeni, przyjęli zasadę, że następna grupa wewnątrz skrzyni załadunkowej zobowiązana jest zapisać czerwoną kredą nazwę miejscowości, w której będą schodzić samochody. Kiedy ciężarówka wróciła, okazało się, że celem był las koło Kazimierza Biskupiego. Pierwszą fazą eksterminacji była przeprowadzona na przełomie września i października 1941 roku i objęła mieszkańców gett w Żykowie i Grodźcu, których wywieziono na miejsce kaźni do rewiru leśnego Długa Łąka w okolice Rudzicy. W okresie od końca października do połowy listopada 1941 roku Niemcy przystąpili do drugiej fazy eksterminacji, w trakcie której zamordowali ludność żydowską stłoczoną w getcie zagórowskim. Tym razem miejscem mordu był rewir leśny Wygoda w lasach kazimierzowskich koło Kleczewa. Mieszkańców getta spędzono na miejscowe targowisko dla zwierząt i tutaj załadowano na samochody. Świadkowie tych wydarzeń pamiętają oprócz samochodów pokrytych plandekami również szare, szczelnie obudowane samochody ciężarowe. W lasach Kazimierza Biskupiego zadawano śmiertelnymi metodami przez rozstrzeliwanie żywych ludzi, zabijanie żywych ludzi w dołach z zasującym się wapnem i zatruwanie spalinami w samochodach komorach gazowych. Pierwszą drukowaną publikacją informującą o masakrze ludności żydowskiej w Zagórowie była broszura autorstwa Szmula Zygielbojma Zatrzymać to natychmiast niemiecki masowy mord Żydów w Polsce, wydana przez emigracyjny rząd polski w 1942 roku. Autor tego tekstu, opierając się o dokumenty wywiezione z okupowanego kraju przez Jana Karskiego, przedstawił informacje dotyczące likwidacji getta w Zagórowie, masowego zabijania ludzi w Chełmie nad Nerem oraz katastrofalnych warunków życia w getcie w 1921 roku w Kaliszu w hasyckiej rodzinie. W wieku 3 lat przeprowadził się z rodzicami do Zagórowa i z tym miastem związane są jego najwcześniejsze wspomnienia. Ojciec Szlomo Sieracki wytwarzał cholewki do butów. Mieczysław Sieracki w Zagórowie ukończył szkołę religijną Heder i szkołę powszechną. W czasie okupacji przebywał w Związku Radzieckim. W latach 1945-1946 był pracownikiem polskiej ambasady w Moskwie. W 1946 roku został attaché w polskiej ambasadzie w Londynie. W
1954 do 1955 Sieracki został przewodniczącym sekcji brytyjskiej w MSZ w Warszawie. W latach 1950-55 pełnił funkcję tłumacza polsko-angielskiego w najważniejszych rozmowach polskiego rządu. W latach 1957-61 był polskim attaché w Kanadzie. W latach 1961-68 został powołany na zastępcę dyrektora generalnego w III Departamencie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Ostatecznie związał się zawodowo z serwisem zagranicznym redakcji polskiego BBC, a w latach 80. pełnił rolę dyrektora generalnego redakcji polskiej BBC. W latach 1993-95 spisał swoje wspomnienia w książce pod tytułem Przez zawirowania historii czy życia polskiego Żyda. Także dziękuję Państwu za uwagę. W każdym razie ja tutaj wybrałem nie wszystkie postacie, tylko część. I myślę, że to są akurat te... Panie, na temat Żydów bez muzyki żydowskiej. Będzie mała, krótka przerwa, a tuż po niej występ zespołu z Poznania. Ja mam uprzejmą prośbę. Czy Państwo by chcieli popatrzeć na uroczystość odsłonięcia pomnika związanego do cmentarza żydowskiego w tym czasie, w tej przerwie? Padła propozycja tutaj. Mam nadzieję, że Państwo się na nią zgodzą. No, jeśli w czasie, kiedy zespół Szalon będzie się nam instalować na scenie, obejrzymy chociaż przez moment uroczystość. Krótki film tutaj, uroczystość. A ja tylko dziewaczem Polski, Michael Szudryk reprezentuje Polskę. Zobaczcie Państwo, panie stoją osobie, no panowie osobno. Tutaj rabin Schlesinger, przewodniczący Rady Rabinów Europy, ten starszy pan współpracował ze mną 6 lat. Ochrony cmentarzy, to jest przewodniczący Rady Ochrony Żydowskiej w Europie z Londynu. Będą przemówienia, będą wzruszające momenty. Cmentarz dzisiaj nawet o 4 rano jest odwiedzany przez rabinów z całego świata. Wtedy, kiedy im pasuje samolot, przylatują specjalnie tylko, żeby pomodlić się na grobie cadyka. Rabina Akiwegera, który dla nich jest wielkim, wielkim rabinem. Będziemy kończyć to. Tak, to teraz proszę wyłączyć. Oh.
postaram się naprawdę w telegraficznym skrócie przedstawić Państwu owoc mojej pracy, ale wydaje on mi się bardzo ważny. Otóż dlatego, ponieważ te wszelkie informacje, którymi za moment się z Państwem podzielę, otrzymałem od starszych mieszkańców Zagórowa, od nestorów ziemi zagórowskiej, jak tutaj już wcześniej w scenariuszu Darek to powiedział, ludzi, którzy pamiętają przedwojennych Żydów, głównych bohaterów dzisiejszej konferencji. I chciałem Państwu złożyć taką małą propozycję, to znaczy z tego względu, że troszeczkę już się zasiedzieliśmy, zaprosić Państwa na spacer po Zagórowie. Naprawdę na zewnątrz jest w miarę chłodno. Ja myślę, że jak sobie pospacerujemy po naszym pięknym mieście, złapiemy trochę świeżego powietrza, to nam się lepiej zrobi. Więc zapraszam serdecznie na ten spacer. Otóż Żydzi głównie mieszkali na Dużym Rynku oraz przy ulicach Średniej, Kościuszki, Końskiej i Krótkiej. Więc ten obiecany spacer, to wybieramy się na niego. Poproszę kolejny slajd. Zacznijmy od domu pana Leona Jedwaba, tak? Myślę, że jednego z bohaterów dzisiejszego spotkania. Otóż w tym domu obecnie mieści się apteka, a dawniej mieścił się w nim sklep tekstylno-galanteryjny, prowadzony przez całą rodzinę. To jakby koresponduje z tym, co mówiła wcześniej pani Barbara Wieczorek, tak? Że te interesy żydowskie to były rodzinne. Następny, proszę. I tutaj wspomnienia zagórowianek o rodzinie Jedwabów. Helena Nowińska, urodzona w 1932 roku, tak o to wspomina. Dziadek męża, Ludwik, dostawszy odszkodowanie z Ameryki, chodził z córką Krystyną do Jedwaba i mówił: proszę ładnie ubrać tę dziewczynę. Krysia wracała do domu pięknie ubrana. Maria Gacka, urodzona w 1923 roku. Mój dziadek dostawał dolary i sprzedawał je panu Jedwabowi. To była bardzo bogata rodzina. Pani Halina Nadolna, urodzona w 1932 roku. Moja ciotka Pela obszywała Jedwabową. Byłam w ich domu kilka razy. Wspomnienia pani Płócienniczak. Doskonale pamiętam Jedwabów. Moja mama, Maria Rydecka, szykowała Jedwabowej wyprawkę na wyjazd do Australii. Jak się spotykały, to mierzyły się w pasie, która jest grubsza. Obie były postawnymi kobietami. Pamiętam, że Jedwabowie mieli piękny stołowy pokój z dużym żyrandolem. Przed nami jeszcze inne domy do obejrzenia. Rzecz jasna, Zagórów nie jest miastem, w którym jest jeden dom, więc podążamy wzdłuż południowej pierzei rynku i kierujemy się na wschód. I po prawej stronie tutaj ten budynek jasny, dawniej w nim mieszkali państwo Marczukowie i była przed wojną apteka oraz sklep spożywczy prowadzili Janiakowie. W miejscu z kolei czerwonej piętrówki po lewej stronie mieścił się dom Kronmanów, a w jego podwórzu skład desek i żelaza. Przed wojną tak wyglądały te budynki po lewej stronie, proszę zwrócić uwagę. Proszę kolejny slajd. I wspomnienia pani Płócienniczak. Jak Niemcy zrobili w Zagórowie getto i zwozili Żydów, to mój mąż Henryk z desek od Kronmana robił nary, to znaczy prycze. W tym dużym domu przy ulicy Ciasnej z kolei prowadzili sklepy Aptowie i Schreierowie. Po prawej stronie sklep manufakturowy prowadził Apt, a po lewej Schreier. Tutaj taka ciekawostka, że Apt również był nauczycielem w Hederze, w szkole żydowskiej. Przed wojną ta rodzina wyjechała do Palestyny. No idziemy w kierunku ulicy Krótkiej, Róg Dużego Rynku i Krótkiej, dom Rydeckich. Po prawej stronie to okno, zwróćcie Państwo uwagę, przy znaku dawniej tam był sklep z winami i wódkami prowadzony przez Żyda. Poproszę następny. W rogu budynku znajdował się sklep rzeźniczy Knebla. I tutaj wspomnienia pani Płócienniczak. W budynku Rydeckich mieszkał także Hasyt Heliszkowski, nauczyciel Hederu. Miał długą brodę, chodził w jarmułce. Byli tam chłopcy i dziewczęta. Heliszkowscy walczyli w polskiej armii. Rzeźnik Knebel handlował wołowiną. Żydzi jedli tylko przednią część wołu, zadnią sprzedawali Polakom. Zdarzało się, że zjadali tylną część, ale mięso musiało być pod nadzorem rabina trybowane, to znaczy należało z niego wyciągnąć żyły. Vis-a-vis Knebla, ten duży budynek, mieszkała w nim rodzina Kotów, później był własnością państwa Jackowskich. Wspomniała pani Płócienniczak, sąsiadki. Kotowie prowadzili sklep spożywczy, w sobotę mieli zamknięty, ale od tyłu można było coś kupić. Pamiętam, że mama wysyłała mnie po galaretkę. Mieli córkę Felę. Nie chodziła do szkoły, ale była oczytana. Dostałam od niej w prezencie książkę o Dziewiczównej pod tytułem Ona. W tej kamienicy mieszkał też przystojny i elegancki Żyd, strażak Moritz Kiwała. Później przeprowadził się w zachodnią część rynku i prowadził sklep galanteryjny. Wyjechał do Palestyny. Tutaj mamy pana Moryca Kiwałę, trzecia postać od lewej strony, oczywiście zdjęcie środkowe i po prawej stronie w mundurze strażackim.
Kierujemy się w stronę targowiska i tutaj zatrzymujemy się przy domu mojego kolegi Łukasza Radzimirskiego. Dawniej była to własność Fordońskich, ale później, jak wynika z aktu notarialnego, otrzymał w spadku ten dom niejaki Biniem Paradis. A w budynku w latach 30. mieszkała rodzina Sztrangów. Wiem to od pani Płócienniczak, sąsiadki. I tutaj wspomnienie pani Jadwigi. Miałam długo zdjęcie Sztrangowej. Była na nim z córkami. Jej mąż był strażakiem. Polcia, bo tak miała na imię, lubiła do nas przyjść po sąsiedzku ze szklanką herbaty. Przynosiła kostki cukru. Wówczas się piło na plikusku, to znaczy ze względu na oszczędność cukru trzymało się kostkę w ustach i popijało herbatą. Sztrangowie handlowali i szyli koszule oraz bieliznę. Wyjeżdżali o 3 w nocy na targ do Grodzca, Rychwała czy Kalisza. Dobrze żyliśmy z tą rodziną. Gdy Sztrangowej weszła igła w palec, a nie było doktora Litmanowskiego, to moja mama wyciągnęła tę igłę. Jak jej dzieci były chore, mama chodziła pędzlować gardła. Mama miała predyspozycję na lekarkę, tylko nie posiadała uprawnień, wspomina pani Jadwiga. I tutaj mamy Żydów zagórowskich, którzy działali w Ochotniczej Straży Pożarnej. Może już nie będę czytać, ale ciekawą postacią jest postać Hersza, króla fryzjera. To jest postać pierwsza od prawej strony. No i oczywiście Moritz Kiwała, którego już widzieliśmy. Poproszę następny. Wspomnienia pana Jedwaba na temat Hersza, króla, Karola Króla. Otóż, jak się okazuje, on nie był wyłącznie strażakiem. Karol Król był fryzjerem, felczerem, stawiał bańki, kładł pijawki, jeśli zaistniała taka potrzeba. Można było kupić pijawki w słoiku na targu na dużym rynku. Mieszkał niedaleko magistratu. Mój brat poszedł do króla, by mu wyrwał ząb. Felczer miał duże krzesło i trzymał brata pomiędzy nogami. W końcu braciszek uciekł i zostawił buta. Tak oto pan Leon wspomina tą wizytę u dentysty. A tutaj taka ciekawostka. Zagórowianie doskonale pamiętają fryzjera pana Kruszyńskiego. Otóż dowiedziałem się od jego syna Karola, że właśnie arkana fryzjerstwa zgłębiał u niejakiego Hersza Króla. I tutaj jeszcze jedna dykteryjka autorstwa pani Płócienniczak, też troszeczkę śmieszna, myślę. Mój ojciec Edmund Rydecki aktywnie działał w straży i żył w bardzo dobrych relacjach z żydowskimi strażakami. Po ćwiczeniach, które odbywały się na Berdychowie, strażacy szli na wódkę do knajpy Łukaszewskiego, która znajdowała się niegdyś przy ulicy Kińskiego. Karol Król zabawiał ich niebywałą umiejętnością picia spirytusu. I tutaj bardzo ciekawy dom. Mieszkał w nim, jak to pan Leon sam wspomniał, jeden z najlepszych krawców żydowskich, niejaki Zeligman. Nawet udało się zdjęcie pozyskać z wizerunkiem pana Zeligmana, który miał córkę, notabene rówieśnicę pana Leona Jedwaba. Autograf osoby znajdującej się na zdjęciu z 1938 roku, to zdjęcie pochodzi. Proszę dalej. I tutaj wspomnienie bardzo ciekawe, to znaczy związane z wyjazdem Jedwabów do Australii. Gdy ojciec z dwoma moimi starszymi braćmi wyjechał do Australii pod koniec 1938 roku, to pracował w fabryce, w której szyto suknie. Tata chciał nas sprowadzić na antypody, więc prosił mnie, żebym chodził do Zeligmana i uczył się kunsztu krawiectwa. Pracowałem u niego, na początku szykowałem żelazka. Jak Niemcy się dowiedzieli, że w mieście jest dobry krawiec, to zlecili mu szycie hitlerowskich mundurów. Zeligman nie mówił i miał bardzo słaby słuch. Tłumaczyłem mu, co dzieje się w wojnie. I wracamy tutaj z ulicy Krótkiej na duży rynek, na wschodnią pierzeję dużego rynku. I bardzo proszę, zwróćcie państwo uwagę, obok obecnego sklepu rybnego, w którym dawniej mieszkał Geisler, znajduje się budynek, można powiedzieć dwukolorowy, zielony i żółty. Nas bardziej będzie interesowała ta żółta część. Proszę dalej pana, rozumiemy slajdu. Jeszcze. Z rozmów przeprowadzonych z panem Leonem Jedwabem, panią Płócienniczak, wynika, że w tej części budynku mieszkała rodzina Leszczyńskich, a obok u Geislera pracował rzeźnik Knebel, mieszkający u Rydeckich, o czym już mówiłem. I tutaj na poparcie tych słów krótkie wspomnienia pana Jedwaba. Mieszkała w tym miejscu rodzina Leszczyńskich, krawców, było ich kilku braci. Z jednym z nich byłem w łagrach. I wspomnienie pani Płócienniczak, jeden z naszych kneblów pracował jako rzeźnik u Geislera. Czasami wpadał do nas i przynosił mięso na mielone. W tym domu, jak wynika ze wspomnień Leona Jedwaba i dziadka Tadeusza Maciejewskiego, mieszkał inny rzeźnik o znajomym nazwisku już Knebel. Chodziłem do tego knebla ostrzyć noże, wspomina Tadeusz Maciejewski. I pan Jedwab również ciekawą informację o tym Żydzie mówi. To znaczy, Knebel był rzeźnikiem, jego żona była moją ciocią. Kneblowie mieli syna Lipmana, który miał na imię tak samo jak ja. W dodatku był moim rówieśnikiem. Młody Knebel pojechał na wschód do Jeszywy, żeby studiować.
Ta miejscowość nazywała się Baranowicze. Niestety tam zginął. I tutaj taka zagadka mała, to znaczy rozmawiając ze starszymi mieszkańcami Zagórowa, słyszałem często takie nazwisko Lustyś albo Listek. I niektórzy mówili, że Listek miał sklep obuwniczy tutaj, gdzie znajduje się obecnie zakład fryzjerski Fala, a inni mówili, że tutaj, gdzie państwo kretszmerowie mają dom. I otóż porównałem współczesne zdjęcie ze starą fotografią, bardzo cenną, to znaczy zwróćcie państwo uwagę, dawniej na dużym rynku znajdował się pomnik świętego Wawrzyńca zburzony przez hitlerowców. Jak wynika z moich obliczeń oraz ze słów pani Janiny Woźniak, ten sklep obuwniczy jednak stwierdziliśmy wspólnie, że znajdował się... Panie Danielu? O właśnie, znajdował się tutaj. Otóż przybliżając tę fotografię stwierdziłem, że te czarne punkty w szybie to najprawdopodobniej buty. Zatem, panie Danielu? Zatem ten sklep obuwniczy znajdował się w miejscu zakreślonego okna, czyli w domu obecnym państwa kretszmerów. I tutaj opuszczamy już duży rynek i kierujemy się na ulicę Konińską i w poniższym domu Teodora Chłodnickiego wynajmował pokój, okno po lewej stronie, niejaki Hajn Niciński krawiec. Jak wspomina Tadeusz Maciejewski, Niciński handlował nićmi, miał walizeczkę z towarem i jeździł po okolicznych targach. Oczywiście na pewno uwagę państwa zwraca nazwisko, które jakoś ściśle koresponduje z wykonywanym fachem, tak? Niciński, handlujący nićmi. Tutaj z kolei w tym domu sklep spożywczy prowadził Mansfeld i pan Jedwab krótko też wspomina. Mansfeldowie Lejzer Estera byli ze mną spokrewnieni. Mansfeld Lejzer to był mój kuzyn, ciotki syn, mieszkali przy Konińskiej. Prowadzili kolonialny sklep. Ojciec Lejzera walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, dostawał rentę. Jego żona była głucha, odwiedzałem ich. Mieszkali w małym pokoiku niedaleko syna Mansfelda, Szmula, który handlował rybami. I tutaj wspomnienie pani Haliny na Dolnej, nieobecnej dzisiaj na konferencji, znajduje się w szpitalu, pozdrawiamy panią Halinę. Przyjaźniłam się z Ruzią Mansfeldówną, moją rówieśnicą. Była wysoka i miała warkocze. Przed wywózką Żydów przyszła ze mną się pożegnać. Wiedzieli, że ich wywożą, ale nie znali miejsca. Powiedziałam Ruzi, żeby do mnie napisała list. Później ciocia mi mówiła, że jadą na zmarnowanie. I tutaj jest, myślę, ciekawostka, to znaczy nie wiem, czy państwo wiecie, że w tym budynku przy ulicy Konińskiej dawniej był zakład dentystyczny, można było sobie wyleczyć zęby. I prowadziła ten zakład niejaka Helena Berkowicz i chodził tam pan Zenon Rychliński, obecny dzisiaj tutaj na sali. I to właśnie pan Zenon, też z nim odbyłem bardzo miły spacer po Zagórowie, zresztą nie tylko z panem Zenonem. Tak o to wspomina. Chodziłem do pani Berkowicz leczyć zęby, jej mąż był socjalistą. Berkowiczowie opuścili Zagórów przed wojną. Ich córka była później znaczącą postacią w Zagórowie. W Warszawie, przepraszam. I wracamy z ulicy Konińskiej na duży rynek. Spoglądamy na północną zabudowę rynku. I tutaj blisko siebie przed wojną znajdowały się dwa sklepy spożywcze. Po prawej stronie dzisiejszy sklep z alkoholami pani Łakomiak, prowadził sklep pan Wiśniewski, w którym pracowała między innymi pani Pęcherska, a po lewej stronie ta biała część, tutaj gdzie dawniej Arek Chojnowski miał wypożyczalnię, prowadził też sklep spożywczy Hersz z Kowrą. Budynek poczty, to też bardzo interesujące, że w tym budynku mieszkał żydowski lekarz, który nazywał się Berend Bejsach, przybył do Zagórowa w 1933 roku i zachowało się wspomnienie na temat Bejsacha Berenta, to znaczy pani Janina Woźniak tak oto wspomina tego lekarza skądinąd bardzo dobrego. To był bardzo dobry lekarz, wspaniały człowiek. Gdy moja siostra poważnie zachorowała, to tak był u niej długo, dopóki nie umarła. Pamiętam go pomimo tego, że miałam kilka lat. I tutaj mamy teraz budynek, w którym dawniej mieścił się sklep galanteryjny Wolfa Korna i Goldy z Charłupskich. I oraz, co jest też bardzo interesujące, siedzibę miała żydowska gmina. Pomiędzy pocztą a budynkiem Korna było zejście na łąki. W połowie działki, obecnie własność pana Jasińskiego, znajdowały się tak zwana kosiornia, o której często mówili mi starsi mieszkańcy Zagórowa, to znaczy miejsce, w którym rzezak zabijał drób, oraz łaźnia rytualna Mykwa. I pan Czesław Jasiński tak oto tutaj mi przedstawił tę całą sytuację. To był piętrowy dom. Na piętrze mieszkał rzezak z rodziną, na parterze znajdowała się mykwa oraz ubojnia drobiu. Przy tym budynku w łąkach było źródło, z którego czerpano wodę. Tutaj pan Czesław właśnie mówi, że fundamenty są ukryte
trawach po budynku nie ma śladu, co jest bardzo interesujące. W połowie łąk był duży piętrowy budynek. I tutaj wspomnienie dość długie pana Jedwaba, który wraz, ja tutaj państwu skrócę, to nie będę czytać, to znaczy wraz ze swoimi braćmi i ojcem był w tej mykwie się oczywiście obmyć, ale w momencie, kiedy telefonowałem do pana Jedwaba, to również na drugiej linii pojawił się brat i mówił, że tam było bardzo ślisko, tak, że można było łatwo nabawić się guza. I jak pan Leon tutaj żartobliwie też mówi, że ja się uczyłem tam pływać, ale... Jak państwo zwróciliście uwagę, w tle za tymi hokeistami widać duży właśnie budynek piętrowy. To była ta kosiornia, po której nie ma śladu. Tutaj w tym domu mieszkała Rywka Skórka, o której Jarek Buziak mówił. Poproszę dalej. Tutaj też jakby kolejna taka ciekawostka, nie wiem czy wszyscy państwo wiecie, był kolejny zakład dentystyczny prowadzony przez Mendla Arbuza. I wspomnienie pana Jedwaba, Arbuz mieszkał niedaleko desera, posiadał dobrze urządzony zakład, miał nowy sprzęt, wyglądał elegancko w białym fartuchu, każdy bał się do niego chodzić. I tutaj takie, jak to każdy do dentysty, prawda? I tutaj wspomnienie Tadeusza Maciejewskiego, podczas wojny, gdy wywożono Żydów, przyszła do mojej mamy żona Arbuza i prosiła o przechowanie szkatułki ze sztabkami złota. Mama się bała i odmówiła. Obok Arbuza mieszkała też bardzo ważna postać, jeśli chodzi o środowisko żydowskie w Zagórowie, to znaczy prezes gminy żydowskiej, Majer Desser, to jest okno po lewej stronie tutaj tego budynku. I pan Jasiński tak o to wspomina, wspominał Dessera, to było bardzo dobry krawiec, najbogatsi Polacy szyli u niego ubrania. Desserowie byli zawsze ładnie ubrani, to byli inteligentni ludzie, moi rodzice się z nimi znali. I wracamy z ulicy oczywiście Kilińskiego na duży rynek. W tym domu mieszkał blacharz Moritz Pech. I tutaj, szanowni państwo, w tym żółtym budynku z kolei później prowadził sklep galanteryjny Moritz Kiwała, o którym już mówiliśmy. A po lewej stronie, poproszę następny slajd, czyli obecnie zakład fryzjerski, znajdował się bilard i kawiarnia, do której uczęszczał pan Zenon Rychliński, obecny tutaj na sali. Wejście było z kolei nie tutaj, z tej strony, tylko po prawej stronie. No i wchodzimy na ulicę Średnią, która nie przypadkiem jest nazywana ulicą żydowską. Przy niej znajdowały się synagoga, jesziwa, czyli szkoła talmudyczna, biblioteka, cukiernia i piekarnia. I w miejscu tego budynku dużego, obecnie własność państwa Barczaków, jak wspomina Tadeusz Maciejewski, stała taka mała chałupinka, bardzo niska, że okna były tak nisko, że krowa mogła powiedzieć dzień dobry, jak to dziadek żartobliwie powiedział. Tutaj z kolei wejdźmy głębiej w ulicę, w poniższym domu dawniej kwiaciarnia, cukierni prowadził Bauman. Tutaj oczywiście miejsce dawnej synagogi. Dalej. O tak wynika tutaj ze wspomnień Czesława Maciejewskiego wyglądała synagoga. Ale zachowało się jedyne zdjęcie wnętrza synagogi z archiwum pana Jedwaba. Tutaj z kolei piekarnię prowadzili prostowie. I tutaj ten dom po prawej stronie teraz, który powstaje dawniej, tam mieszkała też ważna postać w życiu żydowskim. Niejaki pukacz, tudzież obwoływacz, Jakub Jelenkiewicz, który w piątkowy wieczór pukał w okiennice bądź drzwi domów żydowskich, przypominając o zbliżającym się szabacie, o czym mówiła pani Kobus. Na ulicy Średniej, na rogu Średniej Wojska Polskiego mieszkała rodzina Leimerów. Leimer był szteperem, to znaczy tworzył nadbudowę buta i handlował skórami, z których robiono obuwie. Widok od strony południowej. I tutaj dość długie wspomnienie Heleny Nowińskiej, też nie będę tego czytać, żeby już nie przedłużać. Otóż ojciec Heleny Nowińskiej przyjaźnił się z Leimerami. Tutaj jest taka ciekawostka, że jeden z Leimerów ukrywał się w czasie okupacji, można powiedzieć, Sławojce u państwa ziemskich. Tak? Ja już nie mogłem tego dobrze zbadać, bo już państwo ziemscy nie żyją, ale taka historia ponoć miała miejsce. Poproszę dalej. O, tutaj z tablo pani Zemełkowej wyciąłem właśnie zdjęcie Guci Leimer. Notabene pan Zenon Rychliński również chodził do klasy wraz z panią Zemełkową. Tutaj też było ważne miejsce, to znaczy tak zwana szkoła talmudyczna Jeszywa, obok niej mieszkał rabin, a wewnątrz znajdowała się biblioteka prowadzona przez Eliasza Kronmana. Tylko tutaj chciałem podkreślić, że to jest pewna hipoteza, nie jesteśmy tego pewni na 100%. Teraz tak wygląda to miejsce, dom państwa Parusów i Rucińskich. Ale to jest bardzo ciekawe. Otóż nasze stowarzyszenie otrzymało od pani Płócienniczak, myślę, bardzo cenny egzemplarz książki z żydowskiej biblioteki zagórowskiej. Tak?
I tutaj pieczęć Biblioteki Żydowskiej, zwróćcie Państwo uwagę, jak wygląda. I kierownik biblioteki, młody Eliasz Kronman, drugi od lewej, też zdjęcie z archiwum pana Jedwaba. I tutaj opuszczamy z kolei już ulicę Średnią i wracamy, przepraszam, do domu państwa Jedwabów. Będziemy się kierować w stronę ulicy Kościuszki. To znaczy, jak tutaj pan Jedwab mówi, w domu obok nas, tak, czyli jakby w stronę zachodnią od domu państwa Jedwabów mieszkała rodzina Szrajerów, Kowalskich i Brysiów. Kowalscy wyrabiali olej, Brysz miał skład zboża. Tam była hurtownia, mieli zboże na mąkę. Później zaczęli handlować nawozami, żeby nie używać gnoju. Brysz był pierwszy i sprzedawał nawozy w workach. Na tym samym podwórku znajdował się kowal. Patrzyliśmy, jak nakładają podkowy i obręcze nawozy. Jak nie mieliśmy prawdziwej piłki, to graliśmy pęcherzami od świń. Za Bryszami z kolei miał knajpę Apkiewicz. Tutaj ten budynek, tak? Proszę dalej. Tutaj Apkiewicz, dalej. I tutaj też jest ciekawa historia, to znaczy tam, gdzie dawniej pan Podemski sprzedawał czapki, prowadził kawiarnię Bauman. Ponoć były tam bardzo dobre lody i murzynki. I tutaj też nie wiedziałem o tym, po lewej stronie, tak, w tym miejscu piekarnię prowadzili bracia Sędowscy, o tym powiedziała mi pani Nadolna. Sędowscy handlowali zboże, mieli piekarnię w miejscu dzisiejszego Zbowidu. Chleby i ciastka piekli w piwnicy. Tata kupował mi tam gryski za 20 groszy. To były cztery małe ciastka z żytniej mąki oraz chałk. Tutaj ten duży budynek prowadził Gryzda, miał sklep z odzieżą. I tutaj właśnie kierujemy się w stronę zachodnią. I obok Gryzdy, czyli dzisiaj tam, gdzie dawniej była bajka, restauracja, tak, bar, mieszkali Skowronowie i krótko pan Jedwab, bo Skowronach to była znana rodzina, było czterech braci. Na dużym rynku jeden z nich, Herr Skowron, prowadził sklep kolonialny. Matka Tosi, mojej żony, też nazywała się z domu Skowron i była z nimi spokrewniona. Dalej poproszę. Tak, tutaj ten dom, o którym wspomniałem, dalej. I tutaj dom krawca Icka Szykę. I tutaj też jest ciekawa, myślę, historia dotycząca pana, który nazywał się Haskell Feinkind. Tutaj widzimy jego rodzinny dom. Proszę dalej. I jak pan Leon wspomina, Feinkind Haskell był moim wujem, mężem siostry mamy Szprincy Burgermann. Założył firmę transportową MKS, Międzymiastową Komunikację Samochodową. Samochody kursowały do Łodzi. Jako pierwszy przyjechał samochodem do Zagórowa. Całe miasteczko było zdumione tym faktem. Jeden z Feinkindów był ze mną w Lagrze. To był silny chłop, ale niestety nie przeżył. I tutaj, gdzie mieszkali szafraniecy, możemy się tylko domyślać. Gdzieś tutaj, na tej stronie ulicy. Proszę dalej. Ale już możemy przypuszczać, że w tym domu, jak wynika ze wspomnień pani Janiny Woźniak, mieszkał niejaki Herszkowicz, który prowadził sklep i handlował cukierkami. Sprzedawał te cukierki mamie pani Janiny Woźniak. I mama później dalej je także sprzedawała. I krótko o szafranieckich. Dlaczego o nich mówię? Dlatego, że pierwszym zamordowanym Żydem w Zagórowie był właśnie Jakub Szafraniecki. A dlaczego? Otóż dlatego, jak wynika ze wspomnień pana Jedwaba, był to człowiek takiej potężnej postury, był bardzo hardy, zaczepny i prawdopodobnie naraził się hitlerowcom, co no, groziło jednoznacznie śmiercią. I jak pan Rychliński również tutaj dodał, Szafraniecki wrócił po wojnie do Zagórowa, po kilku miesiącach wyjechał. I tutaj jeszcze na tej ulicy pan Jedwab mówił mi, że mieszkały następujące rodziny Burgermanów, czyli rodzina mamy pana Leona, felczer Karol Król wspomniany, nauczyciel Hederu Jasiński, Bindrowie, Ungerowie i Łaski. I tutaj już schodzimy szybko do Hederu, podczas nagli, przechodząc mały rynek, gdy mijamy dom obecnie, w którym mieszka dyrektor szkoły podstawowej pan Bernard, tam dawniej Salomon Gold pełnił zawód rymarza, tak, wykonywał zawód rymarza. I tutaj zdjęcie z 2011 roku ze stycznia, tutaj dawniej znajdowała się szkoła elementarna żydowska, w której obowiązywał język wykładowy, język polski. Obecnie nie ma po tym budynku śladu. Widok od strony południowej. I ten budynek przy Okulnej został jakby zakupiony przez inicjatora Izyka Nelkena, tak, bogatego Żyda z lądu. Nagrobek Nelkena znajduje się na zagórowskim Kirkucie. I wyposażenia Hederu może już nie będę czytać, ale wspomnienia pana Jedwaba z lat szkolnych są interesujące. To znaczy, do Hederu chodziło się 5-6 lat. Uczyliśmy się historii Polski, języka polskiego. Do dziś pamiętam pana Tadeusza Mickiewicza i Roty Konopnickiej. Uczyliśmy się fragmentów na pamięć, ale przede wszystkim zgłębialiśmy wiedzę o religii żydowskiej. Czytaliśmy Torę. Przy ławkach stały kałamarze, pisaliśmy stalówką. Na ścianie wisiały obrazy Piłsudskiego i Mościckiego. Uczyli nas
nauczyciele Heliszkowski, Jasiński oraz Polka, pani Marciniakowa. Bardzo miło ją wspominam, to była bardzo, bardzo dobra nauczycielka. Na zdjęciu pani Marciniakowa. I już ostatni slajd. Do szkoły powszechnej chodziliśmy od rana, a do Hederu po południu. Po edukacji w Hederze 2-3 razy w tygodniu odwiedzaliśmy jesziwę, by studiować Talmud. Gdy ktoś chciał kształcić się dalej, musiał wyjechać z Zagórowa, jak wspomniany Knebel. I tutaj na zakończenie chciałem serdecznie podziękować jeszcze raz i podkreślić, że ta wiedza została pozyskana przeze mnie od starszych mieszkańców Zagórowa, którzy byli dla mnie bardzo życzliwi i opowiedzieli mi o tych ciekawych rzeczach, historiach. Panu Jedwabowi, pani Płócienniczak, dziadkowi Maciejewskiemu, cioci Gackiej, cioci Nowińskiej, wujkowi Płócińskiemu, pani Pęcherskiej, pani Zemełkowej, panu Ryfińskiemu, pani Woźniak, pani Nadolnej, panu Płócienniczakowi, Władysławowi, Tadeuszowi, panu Zielezińskiemu i panu Jasińskiemu. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa za spacer po Zagórowie, który okazał się niezwykle ciekawy. Odsłuchali te wspomnienia, zgrali to w języku angielskim, zapisali. Przy czym było mnóstwo problemów, chociażby z wpisaniem pewnych terminów żydowskich, jak wiadomo. To nie jest takie proste, nie było to tak uregulowane, z tym było wiele, wiele kłopotów. Potem to trzeba było przełożyć na język polski. I tu pierwszy ukłon w kierunku władz, ponieważ ten przekład i tę pracę można było wykonać dzięki pomocy finansowej starosty pana Mariusza Rogi i decyzji burmistrza Wiesława Radnieckiego. Potem się pojawił następny problem. Język mówiony jest innym językiem niż język pisany. Trzeba było dokonać przekładu tego języka mówionego na język pisany. Jest to pewien zabieg i także pewna odpowiedzialność, żeby zachować jakby frazę języka, strukturę, a jednocześnie przełożyć to na wymogi języka pisanego. To wszystko jakoś tam mi się udało wykonać. Wysłałem te materiały do państwa Jedward, do Melbourne. Uzyskaliśmy ich autoryzację, jakąś korektę, uzupełnienia, wróciły do mnie i wtedy zacząłem myśleć, żeby ta praca nad książką nabierała jakiegoś dalszego kształtu. I tutaj pojawia się wydawnictwo Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej, do którego zwróciłem się z takim projektem, z taką koncepcją, ponieważ wydawało mi się, że to jest poważna sprawa, jeśli się wczytać w te wspomnienia, one bardzo wiele mówią i że to wymaga solidnej uwagi, solidnego opracowania. Ja oczywiście mam jakieś książki już w swoim dorobku, także je wydaję, ale wydawało mi się, że lepiej będzie, jak spojrzy na to oficyna z zewnątrz. Jak przejdzie to pełną procedurę i weryfikację. Jest tam poważny komitet redakcyjny, szefowa, która jest obecna, pani Lena Benarska, jest doświadczonym wydawcą. No i to zostało dobrze przyjęte. Muszę powiedzieć, że tam się spotkałem z pewną bardzo interesującą sugestią, mianowicie, żeby zwrócić się do profesora Makowskiego, żeby zechciał przeczytać te materiały, żeby to ewentualnie to, co ja już przygotowałem, zechciał zrecenzować i żeby może w jakiś sposób odniósł się do tego, co mamy już w maszynopisie. Tu jedna uwaga. Pan profesor Makowski jest bardzo dobrym historykiem, specjalistą. Zajmuje się między innymi badaniami nad europejskim antysemityzmem, a także jest członkiem, założycielem Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, jest także specjalistą od historii Polski z przełomu XIX i XX wieku, więc mogę powiedzieć krótko, że lepiej nie mogliśmy trafić, ponieważ cały materiał, który jest zgromadzony we wspomnieniach państwa Jedwabiów, niesie z sobą poza historią, którą opowiada, niezwykłą historią ich życia i ich spotkania,
również ogromną wiedzę o życiu codziennym, o kulturze, o religii, o świecie Żydów, który już nie jest nam znany z doświadczeń choćby naszych dziadków czy ojców. Wymagało to zbudowania całego warsztatu przepisów, wyjaśnień i tak dalej, i tak dalej. Tę całą pracę wykonał pan profesor Makowski, również wykonał, napisał wstęp, którym jest przedstawiona historia Żydów wielkopolskich, poznańskich, Zagóros. Muszą państwo wiedzieć, że mimo że ten temat Holokaustu i stosunków polsko-żydowskich jest stale obecny w mediach, to jeśli chodzi o Wielkopolskie, są bodaj 4 książki. Jest bardzo ubogo od tej strony, od strony bibliograficznej w tej dziedzinie. A wspomnień takich, o których mówimy tutaj, wspomnień o osobistych przeżyciach, właściwie w zwartych wydawnictwach książkowych nie ma. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Ja chcę tutaj bardzo serdecznie podziękować wydawnictwu, pani dyrektor Bednarskiej, panu Pawłowi Andersowi, zespołowi, współpracowników, a także podziękować burmistrzowi Radnieckiemu, który dofinansował to przedsięwzięcie, a także osobom, z którymi wiele lat pracowałem w Fundacji Zakłady Kórnickie, która także wspomogła to przedsięwzięcie, bo bez tych środków nie byłoby to możliwe. To jest tak, że o relacjach polsko-żydowskich to często się mówi, że to jest skomplikowane, trudne, że to jest trudna historia. To już jest 70 lat. Ja myślę, bo to są teksty bardzo poważne, bardzo też trudne, w tym rozumieniu, że one podają jakąś swoją wiedzę i swoją prawdę o świecie, którym widzieli. Ale ja myślę, że jest czas na to, żeby już dzisiaj spokojnie przedstawić jedną prawdę, przedstawić swoją prawdę, żeby odbywała się chłodna analiza i poświęcona była możliwość rozumnego zastanawiania się nad czasem, który przyszło tym pokoleniom przeżyć. Proszę państwa, jeśli się słucha wiadomości, że niemiecki dzielnik Die Welt pisze o polskich obozach koncentracyjnych i równocześnie przeczyta się aneks, który jest w tej książce, który jest zeznaniem Polaka Sienkiewicza, którego gestapo wyciągnęło z konińskiego więzienia i zawlokło do lasów kazimierzowskich, gdzie kazali im po prostu zbierać rzeczy i kosztowności, no w ogóle wszystko, co rozbierani do naga Żydzi byli zobowiązani zostawić, ci, których wrzucano lub wskakiwali do tych dołów z wapnem, bo też wyciągali te trupy, które już były zagazowane w tych samochodach, które tu sprzed remizy wyjeżdżały. Jak zobaczy, do jakiego stopnia bestialstwa doprowadził niemiecki faszyzm, hitleryzm, jest to tekst jeden z najtrudniejszych, jaki ja w swoim życiu przeczytałem. To chcę powiedzieć, że wojna to nie jest kolejna wersja spotkania towarzyskiego. Że ludzie stają przed dramatycznymi i strasznymi wyborami. Że Polska była jedynym krajem, w którym za przechowywanie Żydów groziła kara śmierci. Jedynym krajem w Europie. I że trzeba pamiętać o tym, że zwykłe sąsiedzkie swary, żyjemy w małych miasteczkach, jesteśmy stąd, i wiemy, że czasami komuś przeszkadza to, że pies szczeka, że ktoś się wjechał, że ktoś wjechał w miedzę, że się dzieci pobiły i że zwykłe konflikty i proste czasami spory
że to wszystko, co się wiązało z bardzo trudnym okresem życia. Pamiętajmy, że okres międzywojenny był też okresem ciężkiego kryzysu, który akurat Zagórów jako samorząd potrafił dość dzielnie przetrwać. To nie można tego wszystkiego wrzucać do jednego prostego worka zwanego antysemityzmem. Że to ma swoje konkretne i bardzo mocne, mówię o antysemityzmie, podstawy naukowe, żeby to określić. Natomiast nie można przyjąć takich ryczałtowych i upraszczających spojrzeń na historię. Dlatego też między innymi zamieściłem tam fragment wspomnień stryja Lecha Słowińskiego, który opowiada o tym, jakie relacje były między jego ojcem a panem Moricem Kiwałą. To jest fantastyczna opowieść, która pokazuje też drugą stronę życia miasta i drugą stronę życia tej społeczności. Zagórów poprzez wojnę, przez to, co zrobili hitlerowcy, został potwornie okaleczony. Wymiotło tutaj wszystkich, którzy byli z wyznania mojżeszowego. Wygnano zresztą w 90% słusznie Niemców, którzy to wszystko spowodowali. Zostało miasto, które długo musiało jakby odbudowywać swoją kondycję, swoją godność, bo wojna obdziera ludzi z godności, wojna obdziera ludzi z resztek człowieczeństwa i żeby być człowiekiem w czasie wojny jest to jedno z najtrudniejszych wyzwań. O tym mówi ta książka, o tym mówią te wspomnienia. Dlatego ona jest nazwana Dwa życia jak dwa psalmy, taki tytuł wymyślałem, bo psalm to jest rodzaj rozmowy z Bogiem, z pytaniem, co ja robię na tym świecie, jakim cudem żyję, jakim cudem przeżyłem. To pytanie cały czas towarzyszy tym rozmówcom. Więc jest to rzeczywiście bardzo cenne świadectwo, które warto ze spokojem przeczytać. Nawiązując do moich poprzedników, kupując książkę za 30 zł. Natomiast zakończę w ten sposób. Trochę luźniej. Jerzy Kawalerowicz przed premierą mówił tak. Nie ma sensu, żeby reżyser opowiadał o filmie, który za chwilę zobaczycie, bo za chwilę go zobaczycie. Nie ma sensu też, żeby opowiadał w czasie filmu, bo będzie przeszkadzał. I też nie ma sensu, żeby mówił po filmie, bo wszyscy to już widzieli i każdy ma na ten temat swoje zdanie. Więc ja będę opowiadał o treści z tych samych powodów, o których Kawalerowicz mówił o filmie. Natomiast nie mogę się wyzbyć wrażeń z rozmów z państwem jedwabiami. Proszę państwa, oni po wojnie byli dwa razy w Polsce. Bardzo krótko zresztą. To były dla nich nie takie proste wizyty. Pan Jedwab operuje językiem polskim, w którym jest wiele śladów języka przedwojennego, nazwijmy to. Natomiast język polski pani Toszy Jedwab jest przepiękną, czystą, klasyczną, literacką polszczyzną. Jeśli ktoś na antypodach, o których pani Jedwab mówi, że Australia to jest do zwiedzania, a nie do mieszkania, potrafi przez tyle lat zachować język polski w środowisku, które mówi głównie po hebrajsku, głównie po angielsku, i tę polszczyznę z takim niezwykłym pietyzmem pielęgnować, to coś to mówi o tych relacjach, o miejscu, w którym się urodzili, o ich nauczycielach i w ogóle o nich samych. Także głównie warto by dobrze pomyśleć o rodzinie Jedwabiów i o tych, którzy ich wychowywali,
i o tym, że potrafili tak długo poprzez ten język polski, a jeśli chodzi o pana Jedwabia, poprzez stałą obecność w Zagórowie. On tym żyje, on tym myśli, on to wszystko nieustannie przeżywa, on wręcz o tym śni. Więc warto o tym pomyśleć, warto im za to serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz zostanie puszczone nagranie z rozmowy z panem Jedwabiem, które przeprowadził Łukasz. To jest tylko 16 minut. To ja w tym czasie dokończę. Zapraszamy oczywiście na pyszne jabłuszko z miodem, daniem jedzonym w święto Rosh Hashanah, zapewniające zdrowie, pomyślność w nowym roku, a także sok winogronowy, pity w czasie szabatu, izraelską herbatę, którą przygotowali członkowie DPZZ, no i tą chałkę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Także serdecznie zapraszamy i serdecznie dziękujemy za przybycie. Dziękujemy.